Nagroda Miasta Lubina może zostać reaktywowana. Wtedy podjęliśmy uchwałę o Nagrodzie Miasta Lubina w formie statuetki. Lubin miastem bez wykluczenia cyfrowego. Wybudowanie w mieście Lubinie ponad 30 km linii światłowodowych. Majka Groman, witam w środę 17 lipca i zapraszam na informacje. Jest pomysł, ale nie ma jeszcze decyzji w sprawie przywrócenia Nagrody Miasta Lubina. Punkt w tej sprawie spadł z porządku obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej. Reaktywowanie nagrody to inicjatywa przewodniczącego Andrzeja Górzyńskiego. Przyznawanie Nagrody Miasta było w Lubinie wieloletnią tradycją. Tym zaszczytnym tytułem uhonorowane zostały osoby, które wyróżniały się działalnością w dziedzinie oświaty, kultury, turystyki czy ochrony zdrowia. Wśród laureatów są m.in. Stanisław Śnieg, Zdzisław Francuz czy Edward Rippel. Od 3 lat nagrody nie przyznawano. Przewodniczący Rady obecnej kadencji postanowił ją reaktywować. Teraz miałaby być przyznawana według nowych zasad. Zwycięzca otrzymałby dyplom i wpis do Księgi Honorowej Miasta Lubina. Kiedy były prace nad statutem Miasta Lubina, wtedy podjęliśmy uchwałę o Nagrodzie Miasta Lubina w formie statuetki. I sprawa trafiła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i czekamy na odpowiedź. Większość radnych podczas sesji miała jednak wątpliwości i projekt uchwały zaproponowanej przez Andrzeja Górzyńskiego został zdjęty z porządku obrad. Rozczarowania z decyzji radnych nie krył jej wnioskodawca. I Komisja Oświaty w ogóle o projekcie nie wiedziała. No, to ja nie wiedziałam. No to czwartek przed sesją. I tyle. Jako ostatni 3 lata temu nagrodę otrzymał Edward Wultański, działacz opozycji antykomunistycznej. Bezpłatny internet i komputery otrzymają najubożsi mieszkańcy Lubina. Będzie to możliwe dzięki unijnym pieniądzom i projektowi pod hasłem Lubin Miasto bez wykluczenia cyfrowego, realizowanemu przez Urząd Miasta. Osoby, które chcą wziąć udział w projekcie, mogą składać wnioski do końca lipca. Jeszcze przez 2 tygodnie można składać dokumenty, które dostępne są dla wszystkich chętnych, m.in. w Urzędzie Miejskim, MOPS-ie czy Urzędzie Pracy w Lubinie. To właśnie w tych miejscach można pobrać specjalne formularze, które następnie trzeba wypełnić. Można je również ściągnąć ze strony internetowej www.cyfrowylubin.pl. Aby wziąć udział w projekcie, trzeba jednak spełnić kilka kryteriów. Przede wszystkim potrzebny jest stały lub czasowy meldunek na terenie Lubina. Pod uwagę będzie również brana liczba dzieci w rodzinie i wysokość dochodu na jedną osobę. Mogą uczestniczyć wszyscy, którzy spełniają co najmniej jedno z kryteriów, a mianowicie kryterium dotyczące niskich dochodów, posiadają lub rodziny niepełnosprawnego lub sami są niepełnosprawni, rodziny wielodzietne, samotni rodzice, czy rodziny zastępcze. Rodziny, które zostaną wytypowane przez specjalną komisję, otrzymają za darmo komputery, zagwarantowane zostanie im również szkolenie z jego obsługi i bezpłatny dostęp do internetu. W sumie sprzęt trafi do 250 rodzin. Projekt w tej chwili jest na etapie przetargu na wyłonienie wykonawcy projektu i całej infrastruktury, ponieważ ten projekt, oprócz dostarczenia tych komputerów beneficjentom ostatecznych, ma również za zadanie wybudowanie w mieście Lubinie ponad 30 km linii światłowodowych. Ta sieć w przyszłości będzie służyła również wszystkim mieszkańcom, nie tylko tym wykluczonym. Termin wykonania czy termin realizacji tego zadania to połowa przyszłego roku. Wypełnione formularze przyjmuje Urząd Miejski i MOPS w Lubinie. Na realizację projektu przeznaczono 7 milionów złotych. W tym wydaniu informacji to już wszystko. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na jutro. Do zobaczenia.